Jay, zwolnij, gadasz jak potłuczony. Zobaczysz, jeszcze raz, jak ty to tam nazywasz? Listopad bez spustu! To wyzwanie dla twojego umysłu i twojego fiuta. Czekaj, listopad bez spustu? Ta, nie dochodzisz przez caluteńki miesiąc. Co? Wszyscy to teraz robią. Chris Pratt, Anthony Mackie, tatusiek z ojca panny młodej, wow. Guy Fieri, no po prostu dosłownie wszyscy. My też powinniśmy. Naprawdę? Tak, błagam! Muszę jakoś odwrócić swoje myśli od Loli. Ale Jay, to jakiś totalny idiotyzm. No przecież, jak można nie walić konia przez miesiąc? Trzeba z siebie wytrząchać truciznę, dobrze mówię? Co? Nie nazywacie tego trucizną? Tego płyną. Nie mówicie na niego trucizna? Ja na niego mówię majonezik, trzymaj kanapkę. Hej, nie musicie mi wierzyć. Posłuchajcie aktora komediowego i totalnego pakera, Kumaila Nanjiani. A, to co innego? Siemanko, kumaniacy. Ciekawe, czy to się przyjmie. Ha, tak jest, tu wasz ziom Kumail. Dziś znowu dobra nowina o listopadzie bez spustu. Serio, kiedyś miądliłem gruchę bez przerwy. No. We własnym domu, na czerwonym dywanie, w samochodzie, przed wizytą w wow. banku. Byłem niewolnikiem własnego nasienia. Ha! Ale od czasu, jak przestałem walić, mam życie godne Marka Wahlberga. Wyjebiście! No dobra, jakie zasady? Proste. Jeden miesiąc bez seksu, bez masturbacji, bez mokrych snów. Jednym słowem, bez spustu. Kurwa! Nawet tych trzech kropelek prejakulatu na parkingu przed bankiem. Więc korkujcie cewy, bądźcie twardzi jak skała, a niedługo widzimy się w grudniu miażdżenia se fiuta i madłem! Wow! Wyjebista sprawa, co nie? Naprawdę świetna reklama orzechu.